zaszczyt to dla naszej społeczności, że świadkami tego ważnego wydarzenia zechcieli być dostojni i zaszczytni goście. Serdecznie witam pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Witam księdza proboszcza Zbigniewa Maciejewskiego. Witam panią Dorotę Cieślińską, starszego wizytatora kuratorium oświaty w Ciechanowie. Witam Barbarę Polańską, wójta gminy Gzy. Witam Adama Dariusza Rakubę, wójta gminy Pokrzywnica. Witam Grzegorza Falbę, wójta gminy Zatory. Witam przewodniczącego rady przybył właśnie powiatu pruszkowskiego pana Wiesława Cienkowskiego. Witam pana Andrzeja Zarębę, dyrektora zespołu placówek oświatowych w Winnicy. Witam panią Mariannę Zawadzką, kierownika samorządowego przedszkola w Winnicy. Witamy pana Witolda Chrzanowskiego, radnego sejmiku Mazowsza. Witamy. Palby zaczynają strzelać. Witamy pana burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza, burmistrza miasta i gminy Pultusk. Witam wszystkich sołtysów, przedstawicieli rodziców, wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim witam uczestników tego budynku, który stoi tutaj za mną. Czyli was, drogie dzieci, przedszkolaki. Wszystkiego dobrego dla was. Ofiarujemy dzisiaj naszym dzieciom rozbudowane, nowoczesne przedszkole. To wy, nasze dzieci, jesteście największą naszą radością i treścią tego przedszkola. Dla naszych pociek jest to miejsce szczególne. Pragnę, aby w pamięci dzieci zostawiło to najszczęśliwsze chwile dzieciństwa. Pomysł rozbudowy placówki powstał w 2014 roku. Narodził się z powodu braku pomieszczeń w funkcjonującym przedszkolu oraz zmieniającego się prawa oświatowego. Realizacja budowy przebiegała w dwóch etapach. W latach 2015 i 2016 wybudowano 671 metrów kwadratowych, a łączny koszt wyniósł 1 028 478 zł. Budynek po rozbudowie posiada powierzchnię 1150 metrów. Budowa obiektu to owoc wielkiego zaangażowania. Zaangażowania społeczności gminnej, która przyczyniła się do tego, żeby ten budynek powstał. Do nowo dobudowanego obiektu i nie tylko, do waszej dyspozycji przekazuję takie pociechy, pruszaki, przytulaki, żebyście w jakichś momentach swoich wspomnień przypomnieli sobie, że bycie w przedszkolu, chodzenie do przedszkola to jest bardzo fajna rzecz. Poznajecie świat, poznajecie zwierzęta, są różnego rodzaju zwierzęta, jest, nie wiem, struś, czy to delfin, a jest na opakowaniu foka, tak, ale mówię o środeczku. Są różne zwierzaczki, które na pewno wam się przydadzą. Na ręce pani kierownik samorządowego przedszkola w Nicy przekazuję tutaj skromny upominek. Bez wątpienia ta inwestycja jest ważna dla społeczności gminy Winnica, od najmłodszych czy najstarszych, tak? Bo najmłodsi będą tutaj spędzali czas,
najstarsi dzięki temu będą mogli pracować. No, może nie ci najstarsi, ale ci w wieku produkcyjnym, jak to się mówi. No, dziadkowie też będą mieli chwilę oddechu i babcie od młodzieży, od codziennych prac. Proszę Państwa, oczywiście tego typu inwestycje realizowane przez samorządy mają olbrzymie znaczenie. Ja nie będę się tutaj rozwodził. Wszystko jest ważne. Przedszkola, szkoły, wodociągi, kanalizacja. Razem budujemy to Mazowsze i razem staramy się rozwiązywać te problemy i społeczne, i gospodarcze. I bardzo, bardzo serdecznie gratuluję panu wójtowi, radzie, sołtysom, którzy też dołożyli swoją tutaj cegiełkę, bo to jest wspólny wysiłek. Wydawać by się mogło, że inwestycja nieco ponad 1 000 000 zł to nie jest duża inwestycja, ale przy budżetach takich jak budżet chociażby gminy Winnica i przy tych już przecież zrealizowanych inwestycjach w latach poprzednich, to jest zawsze bardzo poważny wysiłek. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie gratuluję panu wójcie, panie przewodniczący. Życzę pomyślności, życzę, żeby takiej podstawowej rzeczy, żeby do tego przedszkola miał to uczęszczać. Żeby dzieci się tutaj rodziły, rozwijały, kształciły i żeby chciały tutaj zostawać, jak dorosną. Bo to jest jednak jeden z naszych problemów, to, że następuje jednak ta migracja wewnętrzna do dużych miast, do dużych ośrodków. A przecież Mazowsze jest takie piękne we wszystkich swoich przejawach. Wszystkie 314 gmin to naprawdę piękny kawałek Europy. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla pana Kiewicz gratulacyjny, że pan też nie zapomniał, że pan tu ma swój wielki udział. Wizytowaliśmy tą budowę, jak tutaj była dziura w ziemi i pierwsze zalewane były pierwsze fundamenty. A tutaj dla Sandy i dla Szymona, pozwólcie tutaj. Sandra, to nie twoje buty chyba, nie? Nie, nożyczki jeszcze nie. Nożyczki tu. Pozwólcie mi. Pan Wiesław to przeniósł, czy udźwigniecie. Tu są prezenty od marszałka dla przedszkola. Chodźcie tu pomóc, chodźcie tu pomóc. Proszę bardzo. I jeszcze raz bardzo wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Wasza młodzież i dorosłych też. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mam zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w wspaniałym wydarzeniu dla gminy Winnica. Tu ogromne gratulacje dla samorządu, dla pana wójta. Wspaniale, że przedszkole się rozbudowało. Pamiętam to przedszkole przed 20 laty i gdy wpłynęło do delegatury zaproszenie na otwarcie przedszkola, bardzo mnie zainteresowało, co się wydarzyło w Winnicy. I w rozmowie z kierownictwem zespołu dowiedziałam się, a potem z wypowiedzi pana wójta, że inwestycja przebiegała bardzo sprawnie, bardzo szybko. Obiekt jest wspaniało oddany. Tak jak powiedział pan marszałek, dla wszystkich pokoleń, dla dzieci, dla rodziców i dla dziadków, to rzeczywiście trafne spostrzeżenie. Serdecznie gratuluję, życzę dzieciom, by odnalazły w przedszkolu drugi dom. Rodzicom życzę, by poczucie zaufania do placówki ich nie opuszczało i wszystkim Państwu radości i zadowolenia z nowego obiektu, który też wzbogaca i architektonicznie tę gminę. Serdecznie dziękuję. Wiz gratulacyjny przekazuję od pana Jacka Zawiślińskiego, pełniącego obowiązki dyrektora delegatury Spraw Miasta Warszawy i delegatura Współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niestety z panem marszałkiem nie możemy się porównać, ale drobiażek się też znalazł. Także dzieci tutaj od pani z kuratorium oświaty macie też fajny prezent. Upominę. Chciałbym serdecznie podziękować panie wójcie i panie dyrektorze za zaproszenie na dzisiejszą wspaniałą uroczystość. Życzę maluchom, co by spędziły bardzo miłe chwile w tym nowo dobudowanym przedszkolu, a pani dyrektor chciałbym złożyć, przekazać drobne upominki od zarządu powiatu i ode mnie jako prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze prosimy panie burmistrzu. I pana radny sobie, bardzo proszę. Panie marszałku, pani dyrektor, szanowni państwo, przygodniciarza, drodzy miłosińscy, w prawdzie od 1,5 roku jestem
poza tą gminą, ale do tego czasu przez 6 lat pracowałem na terenie tej gminy i bardzo się cieszę z kolejnej każdej inwestycji. Wiem, że na terenie gminy Winnica powstały duże inwestycje w ostatnich latach i tą kolejną dużą inwestycją, za którą bardzo gratuluję, jest właśnie to dobudowane przedszkole, które naprawdę będzie dobrze służyło dzieciaczkom. Wiemy, że tych przedszkoli, żłobków jest potrzeba i będzie coraz więcej potrzeba. Także gratuluję społeczności tutaj Państwu, Pani Dyrektor, Panie Wójcie, Panie Marszałku, otwarcia kolejnej inwestycji i ja Pana dobrze i bezpiecznie służę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich Państwa i bardzo jest miło mi spotkać się z Państwem po pewnej przerwie. Jak jest to tylko możliwe, to gdzieś się pojadam, tak żeby nie zapomnieć tych kontaktów dobrych z Państwem, mieszkańcami gminy Winnica. Dziękuję bardzo. Tutaj taki skromny upominek, tylko Panie Wójcie, trzeba przerejestrować jeszcze. Zobaczymy. Rejestracyjny. Ja spróbuję wytłumaczyć, dlaczego wyszło nas dwóch, a prezent jest tylko jeden. Otóż razem z panem burmistrzem odwiedziliśmy dzisiaj kilka instytucji pana marszałka w Warszawie w poszukiwaniu pieniędzy, aby podobne inwestycje na terenie naszego powiatu, na terenie gmin innych otwierać w przyszłości. Ale to będzie w przyszłości. A dzisiaj serdecznie gratuluję dzieciom, całej społeczności gminy Winnica i oczywiście panu burmistrzowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni goście, myślę, że warto, panie wójcie, jeszcze ze dwa zdania dopowiedzieć do sytuacji tej, że w sumie jesteśmy w tej chwili niezamożną gminą i udało się z własnych środków, z kredytu wybudować ten obiekt, który będzie służył naszym najmłodszym, którzy będą nas zastępować i to jest bardzo istotne i ważne. Bardziej się chyba jeszcze ja osobiście cieszę i myślę, że dla niektórych przypomnę, że na początku lat 90. pojawiła się taka uchwała, żeby zlikwidować przedszkole, bo jest za drogie w utrzymaniu. To nie jest żart, to była prawda. Ja muszę podziękować serdecznie wszystkim radnym jeszcze raz, co wójt uczynił, sołtysom. Nie było jednego głosu sprzeciwu, żeby rozbudować przedszkole, żeby sołtysi w imieniu rad sołeckich, mieszkańców wsi przekazali część środków finansowych na wsparcie tego przedszkola. To jest tu widoczne na tablicy również, że finansowane były również ze współpracy. Jest to bardzo chyba taki gest dobry w kierunku, że zgoda buduje, że udało się, że ten sukces ma wielu ojców, ale również nie pomijam, panie wójcie, że gratuluję tych zabiegów, które udały się, no praktycznie nie udało się z zewnątrz środków na to pozyskać żadnych, ale myślę, że może jeszcze na wyposażenie, na inne. Także bardzo serdecznie życzę, szczególnie naszym właśnie przedszkolakom, obecnym i potencjalnym, żeby tu dobrze spożytkowali swój czas, bo to jest najważniejszy rozwój tych młodych ludzi. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Izabela Kobę-Mierzyjewska, tygodnik Szymanowski. Dla wielu z Państwa po prostu Iza. Nie jestem co prawda z pochodzenia, nie pochodzę z gminy Winnica, ale przez wiele lat za sprawą rodziców byłam mieszkanką tej gminy i uważam, że społeczność gminy Winnica zasłużyła na to, żeby mieć przedszkole samorządowe w osobnym budynku, które było od wielu lat. Zasłużyła na to, żeby to przedszkole było coraz większe, żeby wszystkie dzieci, które chcą się tu uczyć, które chcą tu być i ich rodzice, którzy chcą te dzieci oddać, żeby w tym przedszkolu mogły te dzieci przebywać. Także bardzo się cieszę, że to przedszkole zostało rozbudowane i żałuję, że takiego przedszkola nie było, kiedy sama byłam dzieckiem. To był maleńki budyneczek, taki barak w pobliżu domu nauczyciela, a teraz mamy piękne przedszkole. Będzie piękny plac zabaw, dzieci wszystkie roześmiane w buzie. Cieszę się tym bardziej, że na terenie gminy została jeszcze moja rodzina, że są tu nasze bratanice, nasz bratanek, którzy też będą z tego przedszkola korzystać. Gratuluję panu wójtowi, gratuluję wszystkim radnym. To bardzo ważne, żeby rada podejmowała takie decyzje. Jeżdżę na różne sesje i widzę, że często drogi to jest priorytet,
są inne inwestycje bardzo ważne, ale tak jak powiedział pan marszałek, przedszkola, szkoły, to też są bardzo, bardzo ważne inwestycje. Także gratuluję państwu i cieszę się razem z państwem i ze wszystkimi dziećmi. Natomiast co do upominku, to ja sobie z panią kierownik, panią Magdaleną Zawadzką, my sobie ustalimy, jaki to będzie upominek. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze rok temu, kiedy budowa ruszała, rozpoczynała się tak naprawdę, nikt z nas nie wierzył, że tą część przedszkola uda się oddać do użytku przed początkiem roku szkolnego 2016-2017. Gdy w tym roku ruszały prace budowlane, przychodzili do mnie nauczyciele, rodzice i zadawali mnie pytanie, czy zdążymy, czy się uda. I tak naprawdę, jak pan wójt tutaj powiedział, to tylko chyba pan wójt wierzył, że ten budynek uda się ukończyć przed początkiem roku szkolnego. To, co nam się wydawało niemożliwe, stało się. Dziś mamy tak naprawdę jeszcze tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego, a budynek mamy już gotowy w 100%, więc plan został wykonany jeszcze przed czasem. Za to chciałbym z tego miejsca podziękować w imieniu całej społeczności przedszkola panu wójtowi Mariuszowi Kowalewskiemu za pomysł, osobisty wkład, szczególnie zaangażowanie w zdobywanie środków finansowych pochodzących z funduszów sołeckich oraz wszystkim sołectwom, które te środki przekazały. Rozbudowa naszego przedszkola przyczyniła się zdecydowanie do polepszenia warunków lokalowych oraz, co za tym idzie, poszerzenia oferty edukacyjnej. Otrzymujemy dwie nowe przestronne sale przedszkolne, salę do zajęć integracyjnych przeznaczoną na zebrania z rodzicami i imprezy przedszkolne oraz nową salę do zajęć specjalistycznych. Dodatkowo nowe sale oraz jedna z sal dotychczasowo istniejących wzbogaciły się o nowoczesne zaplecze sanitarne. Dzięki temu nasze dzieci uczęszczające do przedszkola będą miały odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i zabawy, przyjazne dziecku, które będą wspierały jego rozwój. Panie wójcie, w podziękowaniu za rozbudowę przedszkola proszę przyjąć od całej społeczności Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy te kwiaty. Dziękujemy bardzo. Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i wszystkich osób zaangażowanych w rozbudowę przedszkola. Dziękuję bardzo. Jako grupa nieformalna Leśne Mrówki gratulujemy wspaniałego pomysłu rozbudowy samorządowego przedszkola w Winnicy. Gratulujemy determinacji, wytrwałości, a przede wszystkim odwagi w realizacji tak trudnej inwestycji. Dzięki panu wójtowi nasze dzieci rozpoczną nowy rok przedszkolny w nowoczesnych warunkach. Gratulujemy, a na ręce pana wójta składamy to drzewko, które będzie wyrazem wdzięczności i pamięci o tym radosnym dniu. Dziękuję bardzo. Dobrze, to drzewko będzie przesadzone w zaszczytne miejsce. Tak naprawdę bardzo szybka decyzja. Wkopiemy, obiecujemy w dobrym miejscu. Tu może być, no to będziemy kopać. Zapraszam wszystkich. Uroczyście przetniemy następnie. Co?
Iwona Przycina, a wy towarzyszy Tak. Ja wam przytrzymam. Marszałek trzyma. Marszałek trzyma. Super. Do końca. Tak. Nie, jeszcze daj następne. Zapraszamy księdza proboszcza. Bardzo też prosimy. Księże proboszczu, bardzo byśmy poprosili o poświęcenie nowej inwestycji, żeby bezpiecznie, jak to się mówi, z Bogiem, dalej tutaj się wszystko odbywało. 3 lata temu w szkole naszej parafii 37 dzieci. W 1929 ochrzczono 149. To pokazuje, jaki ten teren ma potencjał. Ja z każdą parą narzeczonych poważnie rozmawiam w kancelarii na rzecz zaludnienia tych placówek oświatowych, łącznie tego przedszkola. Pomódlmy się wszyscy. Zapraszam do zwiedzania przedszkola. Proszę.